Gmina i miasto Warta zaprasza do wspólnego świętowania Dni Warty 25 i 26 czerwca. W programie w sobotę od 13 pierwsza edycja triatlonu Jeziorsko. Zawodnicy będą musieli przepłynąć 950 metrów, następnie przejechać 45 km na rowerze i przebiec 10,5 km. Start o godzinie 13 w Pęczniewie, meta około godziny 16 w Warcie. Atrakcje na placu targowym, m.in. gry i zabawy dla najmłodszych, bezpłatne podstawowe badania lekarskie. Godzina 17 występ kapeli z Warty, godzina 18.30 Punch i Judy, teatr uliczny 3A z Hajnówki. Godzina 20 koncerty gwiazd, wystąpią Skaldowie, Ania Wyszkoni. Niedziela 26 czerwca w programie od godziny 15 warsztaty tkactwa artystycznego, wioska słowiańska, średniowieczne gry i zabawy dla całych rodzin, pokazy walk rycerskich, prezentacje średniowiecznych zawodów. Godzina 16 występy uczniów i przedszkolaków z zespołu szkół publicznych w Warcie, 16.30 prezentacje artystyczne z Warckiego Centrum Kultury, 17 koncert Gino Grażyna Band, 17.30 parada pojazdów zabytkowych, godzina 18 Galiarda, koncert renesansowej muzyki tanecznej, godzina 19 wręczenie nagród wędkarskich, od godziny 19.15 koncerty gwiazd, wystąpią Gius Bumps, 21 Lady Punk, 22.30 pokaz sztucznych ogni. Przyjedź razem z nami świętować Dni Warty 25 i 26 czerwca. Zapraszamy! Spółdzielczy Dom Kultury działający przy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza w dniu 22 czerwca o godzinie 17 do Teatru Miejskiego na artystyczne zakończenie Roku Kulturalno-Światowego 2015-2016. W programie występy lokalne, taneczne, wystawa prac artystycznych. 22 czerwca, godzina 17, Teatr Miejski, zapraszamy. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, oddział w Sieradzu we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego, Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu oraz Fundacją Rozwoju Gminy Zelów w dniu 22 czerwca 2016 roku zapraszają na seminarium pod nazwą Źródła finansowania działalności gospodarczej z elementami biznesplanu. Spotkanie informacyjne rozpocznie się o godzinie 9 w siedzibie Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej, oddział w Sieradzu na ulicy 3 Maja 7 w Sieradzu, dawna siedziba WORT. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy do 20 czerwca. Telefonicznie 43 822 81 84 lub 43 822 81 86. Mailowo doradca zawodowy @wup.loc.pl. Osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, oddział w Sieradzu, ulica 3 Maja 7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Sieradzu zaprasza. Korzystaj z naszej bogatej oferty. PKS Sieradz oferuje wygodne nocne połączenia wakacyjne nad morze do Mielna i Kołobrzegu. Całoroczne kursy w Polskie Góry do Kudowy Zdroju, Świeradowa i Zakopanego. Nasza działalność to nie tylko regularna komunikacja, zajmujemy się także wynajmem autokarów na wyjazdy krajowe i zagraniczne. PKS Sieradz bezpiecznie dowiezie Cię do celu. Oferujemy wynajem autokarów dla klubów sportowych, szkół, przedszkoli, przewozy okolicznościowe, wyjazdy wakacyjne. Biuro wynajmu autokarów Sieradz, ulica Jana Pawła II, dworzec PKS. Telefon 43 826 63 23. W naszej okręgowej stacji kontroli pojazdów możemy dokonać przeglądu pojazdów wszystkich typów i marek. Telefon 43 826 63 10 lub 502 286 541. Sklep na zajezdni oferuje w ciągłej sprzedaży części zamienne i akcesoria do autobusów, samochodów ciężarowych, przyczep oraz naczep różnych marek i typów. Realizujemy również zamówienia nietypowe. Telefon 43 826 63 34 lub 502 286 538. Ośrodek Szkolenia Kierowców PKS Sieradz prowadzi kursy prawa jazdy kategorii B, C, C plus E i D oraz szkolenie okresowe kierowców zawodowych, kursy kwalifikacji wstępnej i przyspieszonej. Telefon 43 826 63 21 lub 508 062 911. PKS Sieradz. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Sklep Tata Meble zaprasza do salonu w Sieradzu na ulicę Warszawską 13 na zakupy mebli z kolekcji renomowanych firm. Tata Meble, Sieradz, Warszawska 13. Zapraszamy! Budujesz dom, remontujesz mieszkanie, odświeżasz elewację? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w hurtowni budowlanej Marak. Dzięki współpracy z czołowymi producentami dostarczamy naszym klientom tylko sprawdzone, atestowane wyroby. Jesteśmy jedynym w regionie sklepem firmowym Śnieżki. Wśród niezwykle szerokiego asortymentu znajdziesz u nas pełną kolorystykę farb i systemów dekoracyjnych wiodącej marki Magnat oraz najnowszą kolekcję Śnieżki satynowej i barw natury. Oferujemy pełną linię ochronno-dekoracyjną do drewna renomowanej marki Widaron, bogaty asortyment farb do metalu i rozcieńczalników, chemię budowlaną i wykończeniową Acryl Plus, jak również wszelkie akcesoria malarskie, takie jak taśmy, wałki czy pędzle, a także narzędzia Kubala oraz technikę zamocowań w krętmet. W naszej hurtowni budowlanej Marak otrzymasz produkty, dzięki którym Twój dom zarówno na zewnątrz, jak i w środku zmieni się nie do poznania. Oferujemy kamień dekoracyjny do wnętrz i na zewnątrz marki Stegu i Stonel, listwy wykończeniowe Cezar, kolekcję płytek ceramicznych Tubondzin, pełną kolorystykę fug i silikonów marki Knauf oraz system suchej zabudowy, a także kleje do ceramiki, gładzie, styropian czy kleje do dociepleń. W naszej ofercie znajdziesz również mieszalnię farb i tynków akrylowych, silikonowych oraz mozaikowych. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy. Cegłę Cerpol Kozłowice, bloczki Itong i Silka, prefabrykaty Betard, cement Działoszyn, kostkę brukowaną firmy Libet dostarczymy bezpośrednio na budowę własnym transportem. Hurtownia budowlana Marak to fachowe doradztwo oraz najwyższa jakość produktów i usług. Sieradz, Krakowskie Przedmieście 133, telefon 43 822 0072 lub 503 087 083. Hurtownia budowlana Marak. Zapraszamy! Super Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Margo Marek Szcześniak zaprasza do nowej siedziby Kłodzko 175A. Tylko u nas zrobisz wszystkie kategorie prawa jazdy, badania psychologiczne i lekarskie, szkolenia zawodowe w jednym miejscu. Szkolenia prowadzone są w nowych, przestronnych salach, a jazdy na dużym, oświetlonym placu. Nowość, kurs i egzamin na naszym autobusie BOWA. Świadczymy usługi przewozu osób na trasach krajowych i zagranicznych. Posiadamy niezbędne licencje i certyfikaty oraz doświadczenie w przewozach autokarowych. Naszym pasażerom zapewniamy fachową i miłą obsługę oraz bezpieczeństwo w trakcie podróży. Super OSK Automargo Marek Szcześniak zaprasza. Telefon 605 15 0000. Izabela Osetek, witam i zapraszam na serwis informacyjny, w którym przygotowaliśmy dla Państwa ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca samorządów. Informacje na temat, w jaki sposób samorządowcy mogą działać, będą działać, są bardzo ważne.
Debata o prawach dziecka w szkole podstawowej nr 10. Potrafili korzystać ze swoich praw i żeby umieli się obronić przed różnymi trudnościami, z jakimi mogą się spotkać. 60-lecie koła terenowego nr 19 Polskiego Związku Niewidomych. Te 60 lat jest takim małym, małym wkładem w tę naszą historię. Druga skóra w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Ta uczestniczka wielu wystaw, konkursów. 24. Rajd Ekologiczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W sieradzkim starostwie powiatowym odbyła się konferencja naukowa na temat jednostek samorządu terytorialnego, na której poruszono wiele ważnych aspektów z zakresu ustroju, administracji i finansów. Konferencja naukowa w sieradzkim starostwie powiatowym pod tytułem Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, aspekty ustrojowe, administracyjne i finansowe skupiła w sali konferencyjnej przedstawicieli środowisk naukowego i samorządowego. Pomysł jest przede wszystkim wynikał oddolnie od samych studentów, którzy akurat tą tematyką bardzo mocno się interesują. W związku z czym sami studenci poprzez wykładowców pozapraszali prelegentów. Prelegenci sami zainteresowali się tematem, natomiast my jako władze wydziału przedstawiliśmy pomysł w starostwie. Odniosło to pozytywny oddźwięk tutaj we władzach samorządowych, dzięki czemu wzajemnie w partnerstwie, łącznie z gminami tutaj lokalnymi, zrobiliśmy konferencję, która zbiera tematy nie tyle co ogólne, co szczegółowe w zasadzie, z bieżącego funkcjonowania różnych problematyk samorządowych. Jak podkreślał otwierający spotkanie Mariusz Bądzior, starosta powiatu sieradzkiego, niezwykle istotne jest, aby tę wiedzę cały czas odświeżać, gdyż przełoży się to na lepsze funkcjonowanie samorządów. Ja myślę, że cały czas świat się zmienia, a zmienia się rzeczywistość, więc ta samorządność, która powiedzmy była 20 lat do tyłu, aspekty prawne tej samorządności na pewno się również zmieniają i myślę, że raz na jakiś czas należy wprowadzić tak zwane odświeżenie pamięci. I myślę, że ta konferencja jest właśnie takim odświeżeniem, przypomnieniem, co znaczy samorządność, co to jest samorządność, jakie aspekty są, jeżeli chodzi o wydanie prawne w samorządności. I to są bardzo ważne rzeczy, gdyż jakby nie było, my w tym samorządzie działamy i informacje na temat, w jaki sposób samorządowcy mogą działać, będą działać, są bardzo ważne. Konferencję rozpoczęła prelekcja profesora doktora habilitowanego Czesława Martysza, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zatytułowana Ewolucja podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Był to swoisty wstęp do czterech sesji, w których poruszano aspekty ustrojowe, problematykę praktyczną, aspekty administracyjne i aspekty finansowe. Samorządowcy, którzy wzięli udział w konferencji, nie ukrywają, że była ona potrzebna. Myślę, że to bardzo ciekawa konferencja. Bardzo podobało mi się ten wykład, czy słowo wstępne pana profesora Martysza, nie tylko ze względu na merytoryczność, ale również ze względu na sposób komunikowania się pana profesora z audytorium. Ma on niezwykłą łatwość takiego trafnego formułowania swoich myśli, bardzo celnych. Także ta warstwa językowa do mnie bardzo przemawiała, a jego uwagi dotyczące między innymi zachowania harmonii pomiędzy przejrzystością działań jednostek samorządu terytorialnego, a właśnie ustawą o dostępie do informacji publicznej, no w sposób żartobliwy podane, ale bardzo, bardzo celne, trafne, ponieważ ja na co dzień również zmagam się z tymi problemami, tak jak teraz mówi pani doktor Sakowska, codziennie dopadają nas wnioski o udostępnienie, właśnie o dostęp do informacji. I czasami się tak zdarza, że urzędnicy mogliby nic nie robić, tylko kserować, udostępniać. I to zachowanie równowagi, bo to jest rzeczywiście potrzebna ustawa i powinny być działania urzędów wszelkich transparentne, ale ta harmonia powinna być zachowana, żeby nie paraliżować działań urzędu. Jesteśmy dopiero po pierwszym wykładzie, ale już widzę, że są podejmowane bardzo ciekawe tematy, chociażby związane z ustrojowością albo ze stanowieniem prawa, z którym również niekiedy są problemy chociażby natury takiej technicznej czy odpowiedniego interpretowania
przepisów tak, aby te uchwały, które są tworzone u nas w jednostkach, były zgodne, nigdy nie były odrzucane, czy nie były wątpliwości jakieś stawiane ze strony organów nadzorujących. Więc sądzę, że te wskazówki, które dzisiaj tutaj będą przekazane, będą bardzo cenne, żebyśmy właśnie to prawo stanowili dobre, przyjazne dla naszych mieszkańców. Kwestie prawne czy administracyjne funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego są niezwykle istotne w prawidłowym ich funkcjonowaniu. Dlatego też mamy nadzieję, że udało się zrealizować cele, jakie zakładała ta konferencja naukowa. Podstawą wszelkich praw człowieka są równość i wolność, a prawa dziecka są tak samo ważne jak prawa dorosłej osoby. Szkoła podstawowa nr 10 przypomina o tym swoim uczniom. Po raz 11 odbyła się z tej okazji debata o prawach dziecka. Po raz 11 w sieradzkiej dziesiątce debatowano na temat istoty praw dziecka. Debatę skierowano do uczniów klas szóstych. Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w debacie, byli Grażyna Wendland, przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Łodzi, Agnieszka Rękas, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, Agnieszka Kulawiecka i Bożena Grobelna, funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz Julita Oleśniewicz, kurator sądowy Sądu Rejonowego w Sieradzu. Wszyscy obecni podkreślali, jak ważne są tego typu debaty. Debaty o prawach dziecka stały się w naszej szkole tradycją. Są wpisane w profilaktykę uniwersalną. Widzimy efektywność tych debat, spotykając się z naszymi absolwentami, z takim miłym akcentem rozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Spotkania ze specjalistami z Biura Rzecznika Praw Dziecka, z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na wiele lat pozostają w ich pamięci, ale są też taką szczepionką na kolejny etap edukacyjny w gimnazjum, po to, aby tam potrafili korzystać ze swoich praw i żeby umieli się obronić przed różnymi trudnościami, z jakimi mogą się spotkać. To jest bardzo dobra inicjatywa, ja bardzo się z tego cieszę i najlepszym dowodem na to jest fakt, że przyjeżdżam z Łodzi na każdą debatę i zawsze czekam na ten dzień, kiedy będę mogła tutaj przyjechać, żeby się z tymi młodymi ludźmi spotkać. Jest to o tyle cenne, że dzieci poznają swoje prawa przy tej okazji. No, żeby zadać pytanie, to muszą wiedzieć, jakie mają prawa. Oraz, co jest dla mnie, ja nigdy nie rozdzielam tych dwóch rzeczy, swoje obowiązki, bo każde prawo pociąga za sobą obowiązki. Prawa człowieka zaczynają się od prawa dziecka. W związku z tym, jak nie będziemy mówić o prawach dziecka, to nie możemy jako dorośli mówić, że wiemy, jakie są prawa człowieka. Musimy o tym mówić, bo młodzież musi wiedzieć, jakie ma prawa, żeby te przepisy, które wprowadzamy, były w sposób właściwy interpretowane, realizowane, żeby prawa dzieci były przestrzegane, żeby także dorośli wiedzieli, jakie dzieci mają prawa, a żeby dzieci wiedziały, jakie prawa mają dorośli, bo to jednak trzeba czasu. Im więcej uczymy, edukujemy, rozmawiamy na ten temat, dyskutujemy, tym większa szansa, że młody człowiek będzie te rzeczy znać, a jako dorosły będzie jeszcze tym bardziej je trzeba go stosować. Młodych uczestników tej dyskusji zapytaliśmy o to, czym dla nich są prawa dziecka i czy takie debaty jak te są potrzebne. Dzisiaj przedstawiamy debatę o prawach dziecka, która moim zdaniem jest bardzo ważna. Dlatego, żeby dzieci wiedziały, co mogą, czego nie mogą i jak dorośli powinni wobec nich postępować. I w razie gdyby co, na przykład byłaby przemoc w rodzinie, nie bałyby się powiedzieć tego dorosłemu nauczycielowi, bliskiej osobie. I takie debaty jak te są potrzebne? Bardzo potrzebne, bo inaczej ciągle wszyscy żyliby w nieświadomości tego, że są prawa dziecka w szkole, nie wszyscy wiedzą. Przede wszystkim prawo do własnego zdania i bez przemocy, życia bez przemocy, to jest bardzo ważne, ponieważ dzieci są bardzo często krzywdzone, poniżane i to jest naprawdę według mnie ważne, bo takie sytuacje zdarzają się bardzo często i mam nadzieję, że ta debata wniesie coś do życia wielu ludzi, nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci, które są w ten sposób krzywdzone. Nie będą bały się tego powiedzieć przy dorosłych. Dorośli często myślą, że skoro są starsi, to mogą wobec dziecka robić wszystko, co im się podoba, a tak naprawdę wydaje mi się, że to jest kompletnie nieprawda, ponieważ dziecko też ma uczucia i czasami w środku jest bardziej zniszczone niż na zewnątrz i ciężko to zauważyć. Podczas 11 debaty o prawach dziecka nagrodzono dyplomami uczestników konkursu, który poświęcony był tematyce praw dziecka. Można było także obejrzeć występ szóstoklasistów. To już 60 lat Polskiego Związku Niewidomych. Z tej okazji w Muzeum Okręgowym w Sieradzu otwarto ekspozycję dorobku koła.
podczas jubileuszu 60-lecia koła terenowego nr 19 Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu otwarto ekspozycję prezentującą historię koła i jego dorobek. Nawiązano również do postaci Louisa Braille'a, twórcy pierwszego pisma dla niewidomych. Na dzień dzisiejszy możliwości naprawdę, jeśli chodzi o osoby niewidome, są bardzo duże i minęło ponad 200 lat od urodzin Ludwika Braille'a i tak naprawdę nikt nie wymyślił nic lepszego, jeśli chodzi o pisanie czy czytanie przez osoby niewidome. Ten system kropkowy jest naprawdę uniwersalny. W trakcie spotkania dla gości przygotowano film pod tytułem Spotkanie z niewidomym, mający na celu uświadomienie osób widzących, jak postępować w przypadku, gdy spotka się osobę z białą laską. Prezes koła terenowego nr 19 Polskiego Związku Niewidomych przyznaje, że 60 lat to wyjątkowo udany okres dla tej placówki. Uważam, że te 60 lat to zasługa członków. Wszystkich, którzy są w naszym kole, no wiadomo, że taki lider zawsze, który jest w zarządzie, czy podpowie, czy lider z okręgu, czy lider zarządu głównego naszego związku, są osobami, które nas inspirują do działania tu na miejscu. Jest to świetny czas, uważam, ponieważ w tej tradycji sieradzkiej, 880-lecia naszej rocznicy, 60 lat jest takim małym wkładem w tę naszą historię. Koło terenowe nr 19 w Sieradzu zrzesza 88 osób, które mają różnego rodzaju dysfunkcje wzroku. Placówka ta w różny sposób pomaga swoim podopiecznym. Głównym priorytetem naszej pomocy członkom jest rehabilitacja wszechstronna, zdrowotna, społeczna, no i na polu powiedzmy turystyczno-rekreacyjnym. W tym celu spotykamy się w naszym kole, jak i współpracujemy z innymi stowarzyszeniami, które są w Sieradzu, ale nie tylko. Współpracujemy z organizacjami w całej Polsce. Podczas jubileuszu odbyły się także warsztaty pod nazwą Dotknąć zabytek, podczas których osoby niewidome mogły bliżej poznać rzeźbę oraz malarstwo. Druga skóra. Pod takim tytułem została otwarta wystawa malarstwa Uli Dzwonnik w Biurze Wystaw Artystycznych. Ula Dzwonnik urodziła się w 1973 roku w Zduńskiej Woli. Jest absolwentką Zduńsko-Wolskiego Liceum Plastycznego. W latach 1994-1998 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W charakterystyczny sposób łączy ze sobą malarstwo i rysunek. Artystka bardzo aktywna, uczestniczka wielu wystaw, konkursów. 11 wystaw indywidualnych już na koncie w Polsce, w Niemczech i we Francji. Sieradzki pokaz jest jednym z takich największych, jakie dotychczas zaproponowała publiczności. No każdy, kto widział tę wystawę, to już wie jedno, że jest to pokaz wyjątkowy. Malarstwo Uli Dzwonnik jest doceniane przez środowisko artystyczne. Jej obrazy i wystawy są bardzo szeroko popularne za granicą, w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Francji czy Niemczech. Artystka ma na koncie udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Jest laureatką Nagrody Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie i Nagrody Specjalnej Palm Art Award w Lipsku. Wystawa malarstwa Uli Dzwonnik potrwa do końca lipca. Żyjmy w zgodzie z przyrodą. Pod taką nazwą zorganizowany został 24. już rajd ekologiczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Trasa tegorocznego rajdu pod nazwą Żyjmy w zgodzie z przyrodą wiodła od szkoły podstawowej w Chajewie do gimnazjum w Brąszewicach i liczyła około 7 kilometrów. Wzięło w nim udział 70 dzieci podopiecznych z Sieradzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz zaproszonych szkół podstawowych i gimnazjum. Celem rajdu było pokazanie uczestnikom przyrody, jej piękna, propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia oraz rozwijanie zainteresowań zdrowymi formami spędzania wolnego czasu. Podsumowanie rajdu odbyło się w publicznym gimnazjum w Brąszewicach. Na zakończenie uczestnikom wręczono dyplomy oraz nagrody. Organizatorem rajdu był zarząd oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu. Tegoroczne Dni Sieradza to 2 tygodnie intensywnego świętowania, które połączono z jubileuszem 880-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Sieradzu. Tradycyjnie obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w parafii pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej. Tego dnia na sieradzkim rynku rozbrzmiał również koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. Thank you.
Gratką dla melomanów okazał się koncert inauguracyjny 11. Polskiego Festiwalu Fletowego. Już po raz siódmy w ramach Dni Sieradza odbył się piknik informacyjno-promocyjny MOPS i Partnerzy. Celem jest pokazanie tej oferty, oferty tych podmiotów, które mogą w jednym miejscu skupić się i w jednym miejscu przedstawić swoją ofertę mieszkańcom miasta Sieradza. Sporo atrakcji przygotowano 1 czerwca dla dzieci i młodzieży. Już po raz 30 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji najmłodsi sieradzanie wzięli udział w igrzyskach sportowo-rekreacyjnych sieradzkich przedszkolaków. Nie zabrakło ducha walki, zdrowych sportowych emocji i intensywnego dopingu rodzin uczestników. Jak wam się podobają dzisiejsze igrzyska? Dobrze. A dlaczego dobrze? Co jest fajnego? Skakanie. Jak wam się podobają dzisiejsze igrzyska? Bardzo fajnie. A dlaczego bardzo fajne? Dlatego, że można się ścigać z innym przedszkolem i pokazać swoje umiejętności. I można dostawać medale. W jakiej dyscyplinie dzisiaj będziecie występować? Ja będę w podawaniu patyczka i w ciągnięciu liny, bo muszę zastąpić kacpra kaczmarka. Przeciąganiu liny. 1 czerwca to Dzień Dziecka. Co chcielibyście dostać z okazji Dnia Dziecka? Bardziej to ja kuczyki najpierw pan różne takie rzeczy. Ja bym chciała dostać ciciła, takiego pieska. Dzień Dziecka to także reaktywacja żakinady historycznej. Młodzież w barwnym korowodzie wyruszyła do amfiteatru spod Urzędu Miasta, gdzie otrzymała od prezydenta Pawła Osiewały klucz do miasta. W amfiteatrze odbywały się przedstawienia i prezentacje pokazujące, jak wyglądał Sieradz w czasach średniowiecznych. Na stałe w kalendarzu Dni Sieradza zagościł koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Sieradzu. Swój okrągły jubileusz obchodził w tym roku Jarmark Urszulański. Po raz 10 na Placu Teatralnym i wzdłuż ulicy Dominikańskiej mieszkańcy Sieradza mogli podziwiać, ale też popróbować i zakupić regionalne produkty i potrawy oraz różnego typu rękodzieła. W tym roku jest 10 jarmark, wobec tego też jakoś taki mały jubileusz mamy. No i tak w związku z tym wspominamy sobie te pierwsze jarmarki, kiedy to się organizowało. I z taką łezką w oku, kiedy na pierwszym jarmarku zamiast sceny stała przyczepa od tira. No więc to takie historie były i tak tu w tym miejscu też bardzo się cieszę, że miasto zainteresowało się tą imprezą i tak jakby nas wchłonęło w te Dni Sieradza. I dzięki temu no, impreza jest jaka jest. Życie zakonne jest zawsze pewną zagadką, prawda? A w tej chwili, nawet podczas tego jarmarku, my bardziej zbliżamy się do ludzi i bardziej ludzie do nas. No i jest to radością na pewno. Co roku tak przychodzimy, no i miło jest. Dzieci chcą pana Magika obejrzeć. Refleksja taka, że pogoda sprzyja. Ja straganów coraz więcej, bo poprzednio pewnie było troszkę mniej. No i myślę, że pogoda sprzyja temu, żeby ludzie też dopisali, także myślę, że zabawa będzie udana. Uważam, że bardzo dobry pomysł i myślę, że powinien się, no, taka działalność powinna się rozszerzyć. I że myślę, że fajnie by było, żeby było jak najczęściej takie imprezy. Każdy z uczestników mógł również wziąć udział w loterii, z której dochód przeznaczony został na remont klasztoru i kościoła świętego Stanisława. Główną nagrodę w loterii ufundował Bank Spółdzielczy w Sieradzu, który od lat wspiera Jarmark Urszulański oraz wszelkie wydarzenia i festyny w całym naszym regionie. Gwiazdą jarmarku była Eleni. Czasami w życiu moim tak już jest, jakby grudź się składała z sił. Za oknem w parku kwitnąć nie chce bez, słońce też wśród chmur.
Dużą popularnością jak zwykle cieszył się cykl imprez sportowo-rekreacyjnych na Mosirze. Siatkówka plażowa, tenis ziemny i stołowy, koszykówka uliczna to dyscypliny, w których można było uczestniczyć. Nie zabrakło także tradycyjnego biegu na szpilkach, w którym po raz pierwszy udział wziął mężczyzna. Bieg na szpilkach, pierwsze miejsce, po raz pierwszy brałeś udział w tym biegu? Po raz pierwszy, tak na spontanie, bo siostra chciała biec, to mówię, też się przebiegnę. Jeszcze buty kupiłem parę minut temu i pobiegłem. I udało się? No, jak widać, udało. Jak się biega na tych szpilkach? Bardzo bolą nogi, ale jak się biega na palcach, to jest dobrze. Czyli znalazłeś swoją technikę? Tak, znalazłem technikę, siostra mi ją dała i dobra, była skuteczna. Za rok też spróbuję raczej. Czyli będziesz bronił tytułu? Będę bronił tytułu. Po sportowych emocjach wieczór można było spędzić w amfiteatrze, słuchając największych przebojów operowych i operetkowych. Ważnym elementem Dni Sieradza była uroczysta sesja Rady Miasta, która odbyła się w Sieradzkim Centrum Kultury. Z okazji 880-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Sieradzu oraz 10-lecia wyboru świętej Urszuli Leduchowskiej na patronkę miasta, dr Grzegorz Wierzchowski wygłosił prelekcję Rola Sieradza w dziejach państwa polskiego. Z okazji jubileuszu list gratulacyjny skierował m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Młodzież z Sieradzkiego Centrum Kultury przygotowała filmową prezentację historyczno-artystyczną przedstawiającą rys dziejów Sieradza. Ostatni weekend Dni Sieradza to wydarzenia z Sieradzkiego Amfiteatru. W sobotni wieczór publiczność bawiła się przy największych hitach Margaret i Red Lips. Cześć Sierad! To jest, wiesz, my nazwaliśmy ją Dobrze Jest i to faktycznie oddaje w 100% jakby całego ducha, który, to jest, taka jest dusza tej płyty, że tam faktycznie jest bardzo pozytywne myślenie w niej zawarte i wiele tych tekstów jest takich, które, wiesz, podpalają gdzieś tam tą nadzieję i mówią o tym, że faktycznie warto robić to, co się kocha i warto walczyć o te swoje marzenia, chociaż to się z pozoru wydaje, że to są takie banały, ale jak człowiek myśli pozytywnie, to mam wrażenie, że żyje mu się też lepiej i też łagodniej znosi się te porażki, bo ktoś kiedyś nawet też powiedział, że sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki, ale z uśmiechem na ustach, z tym bez utraty entuzjazmu. I my faktycznie też, to nie jest tak, że nam się tak wszystko super, wspaniale układa każdego dnia. My jesteśmy normalnymi ludźmi i mamy lepsze i gorsze dni i też mamy momenty załamania, dołki. Natomiast staramy się nie poddawać i zawsze iść do przodu, robić to, co się kocha. I taka też będzie ta płyta, chociaż zdarzają się też utwory, które są o miłości. Też tam paru facetom śrubę dokręcam pod żebrem. Także polecam. Na pewno kobietom przypadnie do gustu, no i ludziom, którzy faktycznie potrzebują takiej motywacji, żeby myśleć w sposób pozytywny o życiu. Na zakończenie obchodów Dni Sieradza sieradzką publiczność do łez rozbawiły kabarety Ciach i Jurki.
cudowna publiczność, wspaniała, naprawdę i wasz amfiteatr i organizacja, także jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, gratulacje takiej publiczności. Starówka też, bo byliśmy na meczu, także też jest pięknie, także super, duży rynek. Nie mieliśmy okazji zwiedzić tego budynku za amfiteatrem, taki fajny wysoki mur. No zakład karny, o nim mowa? Aha, myślę, że to jakiś ośrodek czasowy, tak. Mamy szansę, naprawdę. Wyjdźmy jeszcze na może miasto, będzie okazja. Wyjdźmy na miasto, Sierad, spokojnie miasto. Pozdrawiamy widzów za ściany też. Ja jestem bez grosza. No ja ci się później za niego oddam, dobra? Słuchaj, nie mam pieniędzy, bo dzisiaj zadzwonił do mnie mój wnuczek William, że rozbił się helikopterem pod Radomiem. Wysłał do mnie swojego przyjaciela, to mu oddałam te 400 tysięcy funtów, co miałam przy sobie. Jestem bez grosza. Ale, moment. Jak oszukali cię metodą na wnuczka? Na Williama? No na metoda Williama. Na Williama? No na wnuczka, słuchaj. Co? Tą metodą oszukano tak w Sieradzu ponoć nawet trzech księży. Metodą na Williama? Publiczność jest... jest dobra, po prostu. No, my staramy się być z publicznością, ta publiczność zawsze była z nami, więc no, to ciężko to oceniać, tego nawet się nie powinno oceniać. Zawsze byliśmy razem, to był jakiś rodzaj takiej współpracy, współbycia i to jest świetne i myślę, że i publiczności się podobało i nam się bardzo podobało, nam na pewno się podobało. Jak się podoba Starówka? Jest bardzo ładna, chociaż dzisiaj akurat nie podziwiałem Starówki, bo na pierwszym miejscu był jednak mecz i Telebim, w który się wpatrywaliśmy wspólnie i zaciskaliśmy palce i kibicowaliśmy polskiej reprezentacji. A taki quiz, kto kupił na przykład, tak, oprócz butów, co kupiliście dzieciom z 500+? Dom? Dom? Ile pan ma dzieci? Hipoteki! Ile pan ma dzieci? Ja widziałam takie domy z kartonu, wyrwą karierę za 35 zł. Widzę, że, proszę pana, wygląda pan solidnie, naprawdę, ale żeby tak dom od razu z pierwszej wypłaty? Jest być pana snajper. Pierwszy strzelec w Sieradzu. Mistrz 500+. Dni Sieradza to 2 tygodnie nieprzerwanego świętowania. Różnorodna oferta pozwoliła każdemu znaleźć coś dla siebie i na długo zapamiętać te wyjątkowe, bo jubileuszowe Dni Sieradza 2016. Po sukcesie koncertu trzech tenorów w Warcie w tym roku odbyła się Letnia Akademia Opery, Operetki i Musicalu, która również przyciągnęła na dziedziniec warciańskiego klasztoru sporą liczbę melomanów. Na szerszą relację z tego wydarzenia zapraszamy do środowego serwisu. Przypominam, że nasze materiały dostępne są w telewizji internetowej na stronie www.sieradzkatvmedia.com oraz na naszym facebookowym profilu. Na dziś dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już w środę na kolejny serwis informacyjny po godzinie 18. Do zobaczenia.
Okna Konieczne to firma mająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu stolarki otworowej, przesłon wewnętrznych i zewnętrznych na terenie całego kraju. W swojej ofercie firma posiada najwyższej jakości okna, drzwi, bramy garażowe, rolety wewnętrzne, zewnętrzne, markizy i różnego rodzaju inne typy przesłon. W skład osłon wewnętrznych wchodzą zarówno żaluzje poziome aluminiowe, które występują w trzech rozmiarach 16, 25 i 50 mm oraz żaluzje poziome drewniane, również dostępne w rozmiarach 25 i 50 mm. Kolejnymi produktami zaliczającymi się do osłon wewnętrznych oferowanymi przez Okna Konieczne są żaluzje plisowane, które charakteryzują się bogatą dostępnością tkanin. Firma oferuje również rolety, zaczynając od rolet wolno wiszących poprzez rolety w kasecie z prowadnicami. Wśród osłon zewnętrznych Okna Konieczne oferują szeroki wybór moskitier, rolet zewnętrznych, naokiennych, podtynkowych i elewacyjnych, jak również żaluzji fasadowych. Znajdujemy się na targach budownictwa i wyposażenia wewnątrz Tarbud we Wrocławiu. Jest to 30. edycja tych targów, gdzie mamy możliwość zaprezentowania się tutaj na terenie Dolnego Śląska, zapoznania naszej klienteli z naszą ofertą. Zapraszamy Państwa również do naszego biura znajdującego się we Wrocławiu. Posiadamy, tak jak wspomniałem wcześniej, działamy na terenie całego kraju i posiadamy swoje biura również w Sieradzu oraz w Łodzi. Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Bank Spółdzielczy w trosce o satysfakcję klientów wychodzi im naprzeciw z kolejnymi ofertami. W Państwa banku można skorzystać z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na czym to ma polegać? Tak, nasz bank podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dzięki której możemy udzielać kredytów przeznaczonych na wykonywanie zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jak również wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Czy aktualnie posiadają Państwo limity na realizację wymienionych zadań? Tak, posiadamy środki na wykonanie dwóch zadań. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Na wykonanie zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czekamy na potwierdzenie limitu. W jaki sposób można skorzystać z tych dotacji? Należy zgłosić się do naszego banku z kosztorysem przedsięwzięcia wykonanym przez osobę wykonującą lub fakturą pro forma. My udzielimy szczegółowych informacji, wydamy wniosek wraz z załącznikami, który należy wypełnić i złożyć w naszym banku. Po pozytywnej decyzji wydanej przez bank, dokumentacja wysyłana jest do Narodowego Funduszu. Po potwierdzeniu wniosku klienta przez fundusz, a otrzymaniu informacji o wysokości dotacji, na tej podstawie bank podpisuje umowę z klientem i dokonywana jest płatność bezgotówkowo za fakturę dostarczoną przez klienta, a dotyczącą realizacji wykonanego zadania. W jakiej wysokości można otrzymać dotację? Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i 40% kosztów przy wykonywaniu przydomowych oczyszczalni ścieków lub zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wiemy już, że chcąc skorzystać z dotacji należy wziąć kredyt. A jakie koszty ponosi z tego tytułu klient? Oprocentowanie kredytów udzielanych przez nasz bank na wcześniej wymienione cele wynosi 8,82. Prowizja od kredytu dla naszych klientów wynosi 3%, a dla pozostałych kredytobiorców 4% kwoty kredytu. A co w takim razie może być zabezpieczeniem takiego kredytu? W naszym banku stosujemy różne formy zabezpieczeń. Może to być pełnomocnictwo do rachunku, na którym są stałe wpływy, weksel in blanco, a w przypadku, gdy klient posiada środki w wysokości kwoty wnioskowanego kredytu, zabezpieczeniem mogą być te środki. W takim wypadku nie badamy zdolności kredytowej klienta. Należy pamiętać, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Sami Państwo widzą, że staramy się ograniczać formalności i być przyjaznym dla klienta. Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z tych kredytów w naszym banku. Gdzie znajdują się placówki Banku Spółdzielczego? Zapraszamy do naszego oddziału w Sieradzu, który zlokalizowany jest przy ulicy Zamkowej 2.
oraz do naszych pozostałych oddziałów w Brzeźniu, Burzeninie i Wróblewie, jak również do naszych punktów obsługi bankowej zlokalizowanych na terenie miasta Sieradza. Chcieliśmy Państwa poinformować, że w naszym banku można dokonywać wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach za jedyne złoty 95. W związku z bankowością internetową pojawia się wiele niebezpieczeństw. O czym powinniśmy pamiętać? W trosce o naszych klientów korzystających z kont internetowych informujemy, że bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa jest częsta zmiana hasła, wprowadzenie limitów przelewów, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, jak również sprawdzenie autentyczności strony internetowej. Przypominamy, że w placówkach Banku Spółdzielczego w Sieradzu można dokonywać wpłat na rzecz Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej bez opłat. Bank Spółdzielczy zaprasza do swoich placówek w Sieradzu, Brzeźniu, Burzeninie i Wróblewie. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Uwaga, mamy dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenia. Chcesz ubezpieczyć samochód, mieszkanie, dom lub firmę? Zapraszamy do nas. Tylko u nas Twój samochód będzie mieć najlepsze OC i autokasko. Wyjeżdżasz za granicę do pracy, na urlop, ubezpiecz koszty leczenia. Bardzo atrakcyjne NNW szkolne. Ubezpiecz swoje dziecko na atrakcyjnych warunkach. Uwaga, posiadamy szeroki wybór ubezpieczeń na życie. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę już dziś za jedyne 33 zł. W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia takich firm jak Warta, HDI, Ergo Hestia, Proama, TUF, Gotar, Generali, TUS, Allianz, Interrisk, Compensa, Unika, RSO czy Polisa Życie. Do każdej polisy miły upominek gratis. Przyjdź do nas, Aleja Pokoju 7A. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 13. Chcesz poznać swoją składkę bez wychodzenia z domu? Zadzwoń 692 270 000 bądź napisz ubezpiecz.sieradz@wp.pl. Zapraszamy. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu posiada do sprzedaży na korzystnych warunkach w ramach przetargu ustnego lokal numer 18 położony w Sieradzu przy ulicy Jagiellońskiej 28. Powierzchnia użytkowa lokalu 63,8 m2, piąte piętro. Wartość rynkowa lokalu wynosi 118 275 zł. Lokal numer 7 położony w Sieradzu przy ulicy Generała Stefana Roweckiego, Grota 2. Powierzchnia użytkowa lokalu 48,63 m2, trzecie piętro. Wartość rynkowa lokalu wynosi 112 800 zł. Lokal numer 16 położony w Sieradzu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 12. Powierzchnia użytkowa lokalu 47,3 m2, parter. Wartość rynkowa lokalu wynosi 93 670 zł. Lokal numer 2 położony w Błaszkach przy ulicy Przemysłowej 3. Powierzchnia użytkowa lokalu 47 m2, parter. Wartość rynkowa lokalu wynosi 76 570 zł. Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu w dniu 23 czerwca 2016 roku. Godzina 9 przetarg ograniczony dla członków spółdzielni. Godzina 9.30 przetarg nieograniczony dla pozostałych osób zainteresowanych nabyciem lokalu. Przetarg odbędzie się w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B. Szczegółowe informacje dotyczące mieszkania oraz warunków przetargu dostępne są na stronie internetowej spółdzielni www.ssmsieradz.pl w zakładce Komunikaty Przetargi oraz w siedzibie spółdzielni Sala Obsługi Klienta Stanowisko do Spraw Obrotu Nieruchomościami. Telefon 43 826 65 70.